Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie chciałabym w imieniu tak naprawdę posłów Prawa i Sprawiedliwości przeprosić. Przeprosić panią prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącego KRS-u za te indyktywy, które dzisiaj usłyszeli tutaj ze słów, które padły od posłów Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do ich funkcji i osób. Nie macie szacunku do funkcji ludzi, a nawet kobiet. Reżim i zgroza. Tak dzisiaj obradujemy, szanowni państwo. To jest mój kraj, Polska i moich wyborców również. A dzisiaj, jak w stanie wojennym, policja wokół Sejmu, policja przed Sejmem i oddziały policji na terenie Sejmu. Zakazy marszałka wobec posłów, zakaz wobec społeczeństwa, by mogli wejść do Sejmu. Straż marszałkowska na sali obrad. To są standardy demokracji rządów PiS-u. Dlaczego tą ustawą niszczycie praworządność, a tym samym chcecie pozbyć się z kraju ludzi młodych, którzy nie akceptują? Pytanie zadaje pan poseł Marek Hok, klub Platformy Obywatelskiej.